Czy masz takie dni, kiedy nie chce ci się w nic grać? A może nie masz pomysłów, co grać? Tak czy siak, chciałem zaprosić ciebie na serwer Crystal Network. Ja jestem Kamera i zapraszam was na mój serwer tworzony przez prawie 2 miesiące. Serwer jest projektem przyszłościowym, który mam nadzieję, że jeszcze bardziej się rozrośnie. Tworzenie tego filmu i ujęć zajęło mi multum czasu. Więc wesprzyjcie łapeczką w górę, wbijajcie na Discordzika, bo właśnie tam będą wszystkie informacje. Co zrobić, aby dołączyć? Wystarczy wpisać IP i gotowe. Serwer jest publiczny i każdy tak naprawdę może na niego wbić. Jeśli jeszcze nie wspomniałem, to serwer jest na wersję Java i Bedrock, więc wszyscy będą mogli dołączyć. Jeśli chodzi o Bedrocka, to po prostu będzie trzeba wpisać IP, a także port 19132. Zaletą serwera Crystal Network jest to, że jest on postawiony na bardzo, bardzo mocnej maszynie, która jest w stanie pomieścić wiele osób. Tylko aby przetestować w 100% potrzebujemy was, czyli graczy. Serwer tworzy 7-osobowy zespół, który co jakiś czas się powiększa, więc kontakt, support i inne ważne rzeczy będą się odbywały bardzo szybko. Kolejną zaletą serwera jest to, że on ma super, bardzo dobrze ogarnięty Discord, który ciągle jest ulepszany i ciągle dochodzą nowi gracze. Dobra, wszystko spoko, ale co na tym serwerze się robi? Tak jak mówiłem wcześniej, serwer jest projektem przyszłościowym, więc kolejne tryby będą dodawane w przyszłości. A pierwszym trybem, jaki będzie na serwerze, będzie to Box PvP. Jeśli ktoś jednak woli pograć sobie na spokojnie, bez niepotrzebnych bitew, to mam dla niego bardzo, bardzo dobrą nowinę. Otóż po nowym roku startujemy z drugim trybem, czyli survivalem. Mam nieskromną nadzieję, że na starcie będzie plus minus 30-40 osób, coś takiego, nie? Jednak to jest takie moje skryte marzenie, które zobaczymy, czy się spełni. Wpisując bardziej tryb Box PvP, mogę powiedzieć, że jest on bardzo, bardzo dobrze ogarnięty, jeżeli chodzi o taki system pozwalający wymianę, sprzedaż bloków, a także przekozackie strefy VIP czy noob, czyli taką dla początkujących, nie? Bez po prostu PvP. Dobra, ale nasuwa mi się na pewno pytanie, czy serwer już jest? No, niestety serwera jeszcze nie ma, jednak startuje on już w tą sobotę, czyli 17 grudnia o godzinie 17:00. Mam nadzieję, że wszyscy co do jednego będziecie na starcie, bo będzie po prostu przekozacko. Staramy się jak możemy, żeby ten serwer był po prostu przekozacki. IP to jest crystalnetwork.pl, a ja będę zawijał, zostawiam was z ujęciami serwera. O, widzimy się! Dziękuję, że dotrwałeś lub dotrwałaś do końca tego materiału. Jeśli jeszcze ciebie nie ma na serwerze Discord Crystal Network,
to zapraszam tam serdecznie, bo będą tam wszystkie informacje publikowane dotyczące serwera. Widzimy się 19 grudnia!